Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komuniści ukradli nam dzieci, a dzieciom ukradli dzieciństwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy? No to znaczy, można powiedzieć, no jest parę takich pokoleń, parę generacji w Ameryce, no to mówią baby boomers. Baby boomers, no to są ludzie, którzy zaczęli się rodzić po II wojnie światowej. Tak samo i w Ameryce, to dzieci rodziły się na lewo i prawo, ludzie po prostu odżywali po 5 latach wojny w Ameryce, no też wojny bezpośrednio nie było na terytorium amerykańskim, no był napad japoński na wyspy amerykańskie, ale to na Alasce, jak popatrzycie się, są takie wyspy na Alasce, ciągną się w kierunku Syberii, w kierunku Rosji, no to odległość pomiędzy Ameryką a Rosją, no to tam jest z 50 ze 100 kilometrów. To ludzie się śmieją, że Ameryka widzi w niedzielę poniedziałek w Rosji. No ale to tylko tam napadli na trochę, no bombardowali i zatapiali statki przy Nowym Jorku, ale ogólnie rzecz biorąc nie było napadu. No ale wyszłali do Europy, to były spore ilości, szczególnie w czasie wyzwolenia Francji. Także ciężkie były czasy. Fabryki pracowały na ciężkich obrotach. Kobiety sobie nie mogły pończoch kupować, bo to wszystko było na kartki, na kupony. Czekolady nie było, cukru nie było. To wszystko, to mieli problemy. No, nie głodowali oczywiście, no, ale to były pewnego rodzaju problemy. I Ameryka czuła wojnę, no szczególnie na Dalekim Wschodzie, w Japonii. Ta ilość ludzi, żołnierzy, która zginęła w każdym amerykańskim mieście są pomniki poświęcone ludziom, którzy zginęli, no ale dlatego był ten boom, tak, ten boom w Europie, w Polsce było to samo, na całym świecie było takie ożywienie, także od 45 roku do 64, no to było to pokolenie tego boomu, tej fali powojennej. No później w Ameryce nazywają to generacja, pokolenie X, no bo dlatego, że było next, następne, czyli X, next, czyli to 65, 80 rok. Następnie to było pokolenie Y, no bo jest X, Y, Z, także to było Y, czyli tam Y albo Year, albo tysiąclatków, tak, czy 2000-latków. No to oni urodzeni 1981 do 96 roku, no przed rokiem 2000, przed tym 2000. No i później jak już było X, Y, to ma być Z, no i Z to jest 97 do 2012 roku, także generacja Z, no to najstarszy jest 25, generacja 2000-latków, no to jest 39. No i te dwa pokolenia w zasadzie zostały ukradzione przez komunistów, oni skończyli studia powiedzmy 39-latkowie z milenialsów, z tych generacji Y, kończyli studia 20 lat temu, mają 39 lat, no i głosują na komunistów i zostali po prostu ukradzeni. Są straszne, no dużo jest problemów w rodzinach emigrantów. Emigranci wysłali dzieci, bardzo często wysyłali dzieci na studia, pracując ciężko, płacąc ciężko, poświęcając się ciężko. No i dzieciaki poszły na studia, no i wyrosły tam na prawdziwych komunistów w Ameryce, wychowanych przez 95% profesury w Ameryce, no to jest lewacka, to jest budżetówka. Oni uwielbiają te wszystkie utopijne głupoty, nienawidzą religii, nienawidzą rodziny.
No i to jest to, co się stało. To, co się stało, dzieci zostały rozkradzione z miłości do narodu, z miłości do kraju, z docenienia tego historii. No, historia była bardzo, bardzo różna, ale teraz dzieci, generacja X, Y, Z w zasadzie została nastawiona przeciwko Ameryce. Ameryka ma być zniszczona. Patrząc na komunistów, no to oni chcą właśnie Amerykę kompletnie zniszczyć. No i jak się patrzy na tych najwięcej, najbardziej szczekające, te wszelakie CNN, TVN, YouTube i tak dalej, no to Ameryka to jest jedno wielkie bagno, jedno wielkie rasistowskie bagno. No i to jest jedno wielkie kłamstwo, tak? To jest jedno wielkie kłamstwo całe, ale wśród demokratów, jak są badania prowadzone przez demokratów, no to w zasadzie wśród demokratów to tylko jedna czwarta demokratów jest dumna, że jest Amerykanami. To jest straszne, nie? Jedna czwarta demokratów jest dumna, że jest Amerykanami. Wśród republikanów, wśród konserwatystów 3/4 jest dumna, że jest Amerykanami. No, ciekawe jest, jak konserwatysta, jak człowiek, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, może nie być dumny ze swojego kraju, ze swojego narodu. No ale mimo wszystko 3/4 jest dumna. Wśród konserwatystów 1/4, wśród demokratów, socjalistów. No to sporo wyjaśnia. Wśród generacji XY i Z, no tylko jedna trzecia wśród młodzieży jest dumna, że jest Amerykanami. I to jest straszne. To jest straszne, że no, jak ktoś się normalnie zachowuje. No nikt nie niszczy na swoją rodzinę, na sąsiadów, na swój kraj, na swoją flagę, na swój hymn. A teraz tak jest. Te trzy generacje w zasadzie. No bardziej te YZ, milenialsi, teraz ostatni to. Ta murzynka taka, która stworzyła cały ten program 1619. No jest taki program 1619, w którym stara się udowodnić, że Ameryka no to powstała na niewolnictwie i wszystko zawdzięcza temu, że jest niewolnictwo i że to trzeba zniszczyć. No i ona właśnie mówi otwartym tekstem, że nigdy nie czuła się patriotką. Ona nienawidzi Ameryki, mówi, że Ameryka to jest po prostu szambo rasistowskie. Pomimo to, że mieszka w Ameryce, pomimo to, że dostaje najróżniejsze nagrody, ma płacone 100-200 tysięcy za każde odczyty i ona nienawidzi Ameryki. Cała elita edukacyjna, wszyscy ci profesorowie, no to tłumaczą, że nigdy nie czuli się wolni w Ameryce. A mają ciężkie pieniądze, tak? Nie pojadą do czarnej Afryki, nie pojadą do Korei. Jeżeli mają taką niską opinię o Ameryce, no to wiadomo, że mają niską opinię o wszystkich Amerykanach, włączając te młode pokolenia. Także to jest ten paradoks, to jest ta paranoja tego wszystkiego, to co się w Ameryce stało. No, młodzi zostali okradzeni, młodzi ludzie, dzieci zostały ograbione nie tylko z kwestii materialnych, ale zostali okradzeni z rodziny, z życia rodzinnego. No to jest konsekwencja właśnie całego tego podejścia do społeczeństwa. Dzisiejsi młodzi ludzie no to wyrastali w dużo mniejszych kręgach rodzinnych. Nie mają bardzo dużo Amerykanów, nie ma ojców, nie mają rodzeństwa, nie mają kuzynów, nie ma wujków, ciotek i tak dalej. To,
to wszystko się po prostu zmniejszyło. Dlaczego tak się zmniejszyło? No to są konsekwencje tych idei kretyńskich mizantropów, którzy nienawidzą społeczeństwa, wszystkich tych, którzy uważali, że rodzina i ognisko domowe, no to jest jakiegoś rodzaju rzeźnia dla snów i marzeń i aspiracji młodych ludzi, szczególnie marzeń i aspiracji kobiet, tak? Wszystkie te kretynki feministki, no to mówiły, że trzeba wyzwolić kobiety z tej rodziny. No a co teraz? No te nie bezprecedensowej ilości skrobanek, bezprecedensowej ilości połykanych tabletek antykoncepcyjnych, brak ojca w rodzinach, rozwody są nieprawdopodobne, to rozwody to są 50, 60, 70% ludzi, nawet jak się, no to nie wyzwoliło kobiet, a wprost przeciwnie, zabrało tego rodzaju ideologia, zabrała jakąś miłość, jakąś stabilność od kobiet, od mężczyzn. Także teraz jak są jakieś badania, no to nic dziwnego, że pokazują, że większość młodych ludzi czuje się samotna. No z czego jeszcze dzieci i młodzi ludzie zostali okradzeni? No z jakiegoś zorganizowanej religii. Ta zorganizowana religia, która pozwalała ludziom ubrać się elegancko, pójść do kościoła, pójść na lody w niedzielę z rodziną, przejść się na spacer, wysłuchać wcześniej dobrego słowa w kościele, kazania, przeczytać coś, dać na tacę na biednych, czy pomyśleć o jakichś nieszczęściach, zastanowić się nad swoim własnym życiem, zastanowić się nad życiem na ziemi, zastanowić się nad życiem może w przyszłości, tak? No to już nie są te czasy, że się wierzy w świętego Mikołaja na chmurze, no ale jednak człowiek nie chce wierzyć tylko w to, że jest workiem mięsa i wody. No i każdy od tysięcy lat, od setek lat, wszyscy wierzą, że jest jakiś taki uświęcony porządek, że jest coś więcej boskiego w tym wszystkim. No ta boskość pokazała, ukazywała się w architekturze, w muzyce, w sztuce, w tworzeniu ludzkim wszędzie, gdzie się tylko dało. No to jak się popatrzy, no to te dzieła z poprzednich wieków są po prostu nieprawdopodobne. Wszyscy ludzie, którzy wyrzekają się tego, no to czego się wyrzekają? No wyrzekają się swojego dziedzictwa. Wyrzekają się swojej zachodniej cywilizacji, zachodniej kultury. To jest straszne. Politycznie teraz, jeżeli się robi wybory, no to marksizm i ta cała polityka tożsamości niszczy jakąś chęć młodych ludzi do życia, niszczy powoduje jakiś nieustanny żal, tak? Ci młodzi ludzie, jeżeli nie mają jakiejś wizji, nie mają jakiegoś celu, no to jest jakiś nieustanny żal i bezsens życia, tak? No jeżeli nie ma się czegoś wyższego przed sobą, no to ten bezsens życia jest ciągle podkreślane. No, lewactwo, ci wszyscy cynicy, ci wszyscy mizantropi, oni nienawidzą społeczeństwa, no ale oni tłumaczą młodym tłumaczą, że oni też powinni nienawidzić społeczeństwa. Tłumaczą im, że każdy jest rasistą, każdy jest faszystą, każdy jest nienawidzi wszystkich naokoło. No tak żyć nie można, tak? No nie można żyć, nie można prowadzić normalnego życia i w ten
w tej swojej młodości zapętlić się w samemu w nienawiść, tak? No bo oni mają hasełka, mają jakieś takie hasełka, górnolotne hasełka, no ale to wszystko się nie sprawdza. No to zabija wyobraźnię młodzieży, zabija chęć do jakiegoś otworzenia skrzydeł, jakoś zmniejsza całe te serce. Młodzi ludzie, no to są no stworzeni już, można powiedzieć, przez Boga, albo jak dzisiaj już mówią, przez strzykawkę i w próbówce, urodzeni z próbówki, no ale wszystko jedno, to są stworzeni, żeby kochali, żeby byli kochani i z jakąś taką energią. Ci mizantropi, którzy nienawidzą społeczeństwa, oni mówią, że społeczeństwo, że humanizm, no to jest zabójczy, że to jest trucizna, że jest niewarty rodzenia. No ile takich głupich dziewczyn wychodzi i mówi, że nie będzie rodziła, no to przeżyją, no i genów nie zostawią, no i w zasadzie co przeżyją, to ich, no ale więcej to już nie będzie. To już taka porada nie może być gorsza niż cokolwiek innego. To jest, jeżeli samotność jak doskwiera wielu ludziom, no to wiadomo, że trzeba się złączyć z jakimiś innymi ludźmi, mieć żonę, męża, mieć dzieci, to jakoś da radość w życiu i też słuchanie tych wszystkich kretynów lewackich, no to jest zabijające. Lewactwo odwołuje się zawsze do młodych, no ale oni ukradli te wszystkie korporacje, no to sprzedają te telefony, nie telefony, dżinsy do wszystkich młodych, ale jednak te kompanie technologiczne i platformy społeczne, no zabrały ludzie, którzy spędzają godziny na Facebookach i na tych innych Instagramach, to zabiło po prostu całe życie społeczne. Wyobcowało wszystkich, no i nie, to niedobrze przyszykowywuje Amerykę, tak samo jak i wszystkie inne kraje do normalnego życia. No wiadomo, że konserwatyzm nie jest jakiś taki monolityczny jak skała, no ale opiera się na prostych sprawach, tak? Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, każdy może sobie przeanalizować te słowa i sobie dojść do wniosku, jakiego tam powinien. Oczywiście, że różnorodność jest ważna. Oczywiście, że dużo spraw jest ważnych, ale społeczeństwo potrzebuje debaty, społeczeństwo potrzebuje jakiejś rozmowy, no i normalności, teraz zaczyna brakować normalności. Musimy pomyśleć, że Ameryka to jest też Ameryka, no i że nie powinno być czegoś takiego, nie powinno być, żeby flaga amerykańska nie wisiała nad, powiedzmy, konsulatem czy ambasadą amerykańską, a żeby wisiała tam flaga sześciokolorowa. No, flaga amerykańska musi reprezentować wszystkich, no i wtedy, kiedy flagę amerykańską się zamienia na jakąkolwiek inną flagę, no to się niszczy Amerykę. W konstytucji jest w Pledge of Allegiance, jak mówią, no to jest w jedności siła, no i musi być jedność szczególnie konserwatywna, także głosujcie na konserwatystów. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin, o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego bardzo często filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie, wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No tak jak dzisiaj powiedziałem, to jest wszystko bardzo ważne. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Widzicie, co się dzieje. No to już nie ma co powiedzieć. Biden z każdego dnia mówi coraz większe głupoty.
Oczywiście, jeżeli słuchacie tylko TVN i CNN i MSNBC, no to nie wiecie, co on robi, jakie cyrki ten człowiek odstawiał. Zdrowia dla normalnych.